ładniejszych piosenek i tyle innych jest chat. Lecz ja i konik mój jedną kochamy i do niej wiedzie nasz trakt. Zachodzi słoneczko za lasem daleko, już księżyc zapalił się i zarżał mój konik, a srebrne podkówki jego dźwięczą piosenki takt. Razem jedziemy przez lasy zielone, drogami wśród żyznych pól. I choć ciężka jest droga, lecz wiecie melodia i wzywa mej chaty próg. La, 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 la. Kto wątpi, ten daremnie traci czas, oj traci czas.
razem z chłopcem swym. A kto trochę szczęścia ma i choć jeden grosik da, to grająca szapa gra. Serduszko puka w rytmie cza, cza, cza. Witamy bardzo serdecznie w pięknym Teatrze Polskim, w pięknym mieście Bielsko-Biała. Kochani, drodzy moi, tak strasznie się cieszę, że znowu możemy się spotkać razem. I dziękuję wam, że zaszczyciliście ten wieczór i że chcecie razem ze mną spędzić ten wieczór. Myślę, że miło nam... Zruszana jestem, aż mi trudno mówić. Kochani... Chcę podziękować naszemu kochanemu prezydentowi Jackowi Krywultowi, że przypomniał mi, że 90 lat temu w tym właśnie ukochanym mieście urodziłam się tutaj i trwam do dziś razem z wami. Całuję was mocno, bawcie się dobrze. Dziękuję. A my, proszę Państwa, z Krzysztofem Szewczykiem chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Marysi, którą kochamy nad życie, że zaprosiła nas tutaj, byśmy poprowadzili tę uroczystość. Może sobie usiądziemy. Proszę Państwa, w okresie przedrock'n'rollowym wyróżniała się tym od innych wykonawców, że wyróżniała się spontanicznością, wyróżniała się świetnym głosem, poczuciem swingu, również nienagannym zachowaniem i oczywiście legendarną dykcją i urodą. Jak widzicie, nic się nie zmieniło. I cały czas śpiewa po zachodniemu, a kiedyś to był wielki minus. Trochę sobie z Marysią porozmawiamy, jeśli pozwolisz, żebyśmy mogli powspominać. Mój Boże, tylko ja to przedłużę do rana. Ty wiesz, jaka jest. Ja wiem, że Państwo nie mają nic przeciwko temu, prawda? Ale obiecałaś, że dzisiaj będziesz się zachowywać nienagannie. Słucham? Nienagannie dzisiaj będziesz się zachowywać. No. W razie czego, wiesz, tutaj czuwa nad tobą twój syn. Roman Frankl, bo jeszcze nie byłeś przedstawiony, Romanie, drogi. Ale myślę, że go znają. Proszę Państwa, koncert dzisiejszy ma tak nieprawdopodobną frekwencję, że poza teatrem jest bardzo wiele osób, którym nie udało się tutaj wejść. My jesteśmy przygotowani na to. Tam również są kamery telewizyjne, 3. Jest Telebim i... W takim razie pozdrówmy tych, którzy są teraz, oglądają nas na ulicy, poza teatrem. Pozdrawiamy. Marysiu, ale trudno. Teatr jest tak mały, a taki cudowny, ale myślę, że też będziecie się dobrze bawić. Poprosimy teraz na scenę prezydenta miasta Bielsko-Biała, pana Jacka Krywulta. Wielce szanowna jubilatko, droga pani Mario. Tak się składa, że przez kilka ostatnich lat miałem okazję obchodzić pani urodziny u pani w domu. Były to spotkania zawsze kameralne, przy kawie i przy znakomitym, muszę to powiedzieć, serniku domowym. Ale tegoroczny jubileusz, tegoroczne urodziny, myślę, nie mogą się tak zakończyć. Są szczególne. W związku z tym, że o wieku kobiet za dużo nie należy mówić. Powiedzmy, że ten tegoroczny jubileusz jest szczególny. Tu zresztą zostało już to powiedziane i myślę, że dlatego musimy go i będziemy dzisiaj obchodzić o wiele większym gronie.
gronie sympatyków Bielszczan, nie tylko Bielszczan, a także wielu znakomitych gości, którzy przyjęli nasze wspólne zaproszenie. Będziemy świętować, będziemy sobie wspominać wspaniałe przeboje. W związku z tym, że jestem tutaj, już skorzystam z okazji i przywileju gospodarza i pierwszy złożę Pani Mario, Pani życzenia. Przede wszystkim chciałem życzyć dużo, dużo zdrowia, pogody ducha. Chciałem życzyć, żeby zawsze Pani emanowała tą radością życia, którą Pani nas też zaraża. Chciałem życzyć, żebyśmy się wiele razy jeszcze na wielu jubileuszach mogli spotykać. I chciałem podziękować za to, że bierze Pani żywy udział w życiu naszego miasta, że jest Pani dla tego miasta życzliwa, że możemy zawsze na Panią liczyć. I chciałem za to podziękować, że mimo, że było wiele okazji, nigdy Pani tego miasta nie opuściła. Jesteśmy naprawdę dumni z Pani, Pani Mario. Abraham Lincoln powiedział taką sentencję. To jest piękne, jak człowiek może być dumny ze swojego miasta, ale jeszcze piękniej, jak miasto może być dumne z niego. Pani Mario, Bielsko-Biała jest dumna z Panią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno, oprócz kwiatów, drobny prezent. Myślę, że będzie się Pani, Pani Mario, podobał. A, Państwo tego nie widzą, a ja już Ale widzę. Zaraz Państwo to zobaczą. Zaraz nasza kamera też pokaże. O Boże, jakie śliczne. Pokażmy publiczności, pokażmy kamerze. Jak bym chciała tak wyglądać. Zaczęło się. Dziękujemy Panie Prezydencie. Zapraszamy teraz na scenę dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, pana Witolda Mazurkiewicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Mario. Dobry, bardzo dobry wieczór. To, co pan Krzysztof powiedział o tym, co się dzieje przed teatrem, to jest, proszę Państwa, prawda. Tam jest z nami kilka tysięcy ludzi i należy podziękować im za to, że przybyli. Ja się im osobiście nie dziwię, tak jak i Państwu, ale podziękuję też panu prezydentowi za pomysł wystawienia tego telebimu, bo nie bylibyśmy w stanie gościć tylu Państwa z nami. Także jeszcze raz macham do Państwa ręką i witam serdecznie. Bawmy się razem. Pani Mario, Pani powiedziała, że jest Pani wzruszona. Ja myślę, że nie mniej wszyscy tutaj, a ja bardzo, bardzo. Głos, jak Pani słyszy, mi się trzęsie, ale będę miał też honor przeczytać kilka adresów, które Pani wybrała, bo przyszło do Pani tak wiele życzeń, że potrzebowalibyśmy też drugiego wieczoru, żeby je wszystkie odczytać. Także dzisiaj tylko dwa listy, ale listy bardzo ważne. Jeden od wielkiego od lat przyjaciela Pani Marii, od marszałka Jerzego Wenderlicha. Postaram się go Państwu szybko i sprawnie przeczytać. Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Jerzy Wenderlich, Warszawa, dnia 13 lipca 2014 roku. Szanowna Pani Maria Koterbska. Szanowna Pani, będzie mi niezwykle miło, jeżeli zechce Pani przyjąć z okazji jubileuszu urodzin serdeczne gratulacje i słowa najwyższego uznania. Ten wspaniały jubileusz jest jednocześnie świętem polskiej kultury. Jest Pani bowiem jedną z najważniejszych i artystycznie najbardziej charakterystycznych postaci w historii polskiej powojennej piosenki. Przebogaty, budzący podziw i szacunek dorobek twórczy, którym zyskała Pani uznanie także poza granicami kraju, zaowocował licznymi nagrodami, ale przede wszystkim wdzięczną pamięcią miłośników Pani błyskotliwego talentu i piosenek niezwykłych w swojej urodzie i interpretacji.
Życzę pani jak najlepszego zdrowia, spełnienia wszystkich zamierzeń, rodzinnego szczęścia i wszelkiej satysfakcji. Z szacunkiem, Jerzy Wenderlich. Przypomnijmy, że pan Jerzy Wenderlich kiedyś był menadżerem Marii Koterskiej. Tak. Kiedy pan marszałek Wenderlich pisze o tym dalekim zasięgu talentu pani Marii Koterskiej, to ja pozwolę sobie szybciutko tylko podzielić się z państwem takim krótkim wspomnieniem dla potrzeb tej opowieści. Powiedzmy, że było to 15 lat temu, kiedy miałem przyjemność wraz ze swoim zespołem prowadzić zajęcia z tak zwanej Polskiej Szkoły Improwizacji Aktorskiej na Uniwersytecie Stanowym w Los Angeles. I kiedyś spacerowałem z jedną ze swoich studentek bulwarem w Santa Monica. Państwo go z wielu amerykańskich filmów na pewno znacie. Jego koniec wieńczy taki ogromne koło młyńskie, diabelski młyn, widać go w wielu filmach. I ta studentka, idąc koło mnie, spojrzała na mnie i pod nosem zanuciła: karuzela, karuzela. Spojrzałem na nią zdumiony, zupełnie zdębiałem i mówię: skąd to znasz? A ona mówi: a mój mąż, jak tu spacerujemy, często to śpiewa. Proszę państwa, ową studentką była Holly Hunter, później zdobywczyni Oscara za film Fortepian, a jej mąż to Janusz Kamiński, również laureat Oscara, który pewnie z bagażem wspomnień zabrał również ze sobą tą piosenkę do Stanów Zjednoczonych. Także pani Mario, również tam się nuci pani piosenki. Dziękuję bardzo. I teraz list od kolegów z zaspół do pani Marii Koterskiej. Droga koleżanko, z wielką przyjemnością powiadamiamy panią, że walny zjazd zaspół, który odbył się w Skolimowie w dniach 7 i 8 kwietnia 2014 roku, uhonorował panią zaszczytnym tytułem członka zasłużonego Związku Artystów Scen Polskich. Prosimy zatem przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Ignacy Gogolewski i Olgierd Łukaszewicz. Jeszcze słowami piosenki Wojciecha Młynarskiego: pani Mario, kocham panią. Dziękujemy panu Witoldowi Mazurkiewiczowi. Zastanawiam się, o właśnie, do wazonu kwiaty, bo już widzę tutaj. Muszę państwu powiedzieć, że trudno mam dzisiaj rolę, ponieważ są dwie: Maria Szabłowska, Maria Koterska. Czy mogę mówić do ciebie, Marysiu? Tak? Dobrze. A to jest Krzysztof Szewczyk, proszę państwa, jak już tak się przedstawiamy. Marysiu. Nawet nie liczę, ile my się lat znamy. Dużo, długo. A wiesz, że tylko dla ciebie zakładam krawat? Ty jeszcze byłeś dziecko, no ale mimo to już mi się podobałeś. No dobrze, skoro tak wspominamy, to może ja trochę później o tym opowiem, ale tak było. Chociaż ja nie, jak pan Witold to powiedział, to ja też. Ja miałem 10 lat, mieszkałem we Włocławku i tam przyjechała Zgaduj Zgadula. Olbrzymie popularność i na stadionie, tam jest taki stadion we Włocławku, tor kolarski. I tam w pewnym momencie stałem tak blisko sceny, przy takim ogrodzeniu, siatce, i koło mnie stało dwóch takich pracowników komunikacji. Jeden, jak wywnioskowałem, kierowca, drugi konduktor. Jak oni skończyli pracę tego dnia, odstawili ten autobus do zajezdni, widać, że coś spożyli. Byli mocno nasączeni. Komentowali różne rzeczy i tak dalej, głośno się zachowywali. I w pewnym momencie, a ja tak czekałem na tą moją ulubioną Koterską, i wyszła Maria, i wtedy jeden z nich tak głośno powiedział: ale dupa. I ja wtedy byłem oburzony, 10-latek, po prostu wstrząśnięty tym, i z całej siły kopnąłem go w kostkę i uciekłem. Już wtedy walczyłem o honor Marii Koterskiej. Proszę państwa, to była część oficjalna. A teraz zaczynamy część artystyczną. I no i od czego, od kogo? Od rodziny oczywiście. Życzenia również na pewno będą od rodziny. Tak, ja nie mam mikrofonu. A to proszę.
Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ktoś musi zacząć. Pierwsze koty za płoty. Ja przygotowałem dla Ciebie, zupełnie niespodziewanie, wiązankę deszczową z Twoich trzech piosenek, z których tylko dwie są o deszczu, a druga i ta trzecia jest o dość ładnej pogodzie. I muszę się Państwu przyznać, niestety, bo to piękny tekst, naprawdę, bardzo piękny tekst. Kto to napisał ten tekst o Słomkowego Kapelusza? Piękny tekst, a nie wiem, kto napisał. Pan Miller. Pan Miller. Jerzy Miller. To ten, który, ten Miller, który był potem premierem. Nie ten. I tam jest takie zdanie. Cień gałęzi drżąc w słońca kąpieli, śmieszne wzory na nas kładło. Czy można się tego nauczyć na pamięć? Nie. W związku z tym, ja znam całą resztę tej piosenki na pamięć, ale to jedno zdanie położę sobie na fortepianie, jak Państwo pozwolą, i rzucę okiem na to, bo tego się nie da nauczyć. Dobra. Ja musiałam. Nigdy nie kładłaś kartki na żadnym fortepianie. Tylko ty wtedy, jak to śpiewałaś, byłaś o wiele młodsza ode mnie. Jak ja byłem w twoim wieku, to się też uczyłem takich stanów. Ale teraz, dobra, dziękuję Państwu bardzo. I teraz przechodzimy do jakby, do dzieła, do rzeczy, do dzieła. Dobra, ja ci oddam może zespół Staw Only pod dyrekcją Krzysztofa Maciejowskiego będzie grał. I uroczej pianistki. Popatrz, jaki deszcz pada od godziny, już ludzie przemoczeni, smutne mają miny, a my roześmiani, a my rozśpiewani w taki deszcz. Popatrz, jaki deszcz, a nam to nic nie szkodzi, bo w sercach naszych wiosna słońce nie zachodzi. Idziemy pod rękę z wesołą piosenką w taki deszcz. To rzecz nierzadka w niektórych przypadkach, że pada deszcz. Proszę Państwa, deszcz. Te fakty znacie i w naszym klimacie, że pada deszcz. A właśnie szczęście odchodzi najczęściej, gdy pada deszcz. I biegniesz za nią z mokrymi myślami, bo pada deszcz, bo pada deszcz. Życzył los pewnej goryczy, gdy padał deszcz. Historia prosta, więc kołnierz podniosłem i szedłem w deszcz. Próg śnił jak lustro i było dość pusto, bo padał deszcz. O łzach nie gadał, piosenek nie składał, tylko padał deszcz. Padał, padał deszcz. A wtem wyraźnie zrobiło się jaśniej, choć padał deszcz. Ktoś podszedł do mnie, powiedział, tak mokniesz, a taki deszcz. I dalej, wiecie, błysk słońca zaświecił, choć padał deszcz. Nieprawda, plotka, bo nikt mnie nie spotkał. Tylko padał deszcz, tylko padał deszcz. Padał deszcz. A ja miałem wtedy słomkowy kapelusz. Białą muszkę tarmosił mi wiatr. Cień gałęzi drżąc w słońca kąpieli,
śmieszne wzory na składu. To już wtedy z nami szła miłość. Czułem w pierwszym zbliżeniu warg, że to słońce me usta sparzyło i że niebo się kręci i park, i że niebo się kręci i park. I'm singing in the rain. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, musimy zdradzić, że Roman jeszcze wczoraj wieczorem grał spektakl w Wiedniu. Dzisiaj w nocy przyjechał. Nie, rano przyjechał. Rano przyjechałeś. Tam rano, tak. Tak, do Bielska. Musiał rano załatwić, wyjechałem, a przyjechałem w południe. Musiał załatwić specjalnie. Coraz później to będzie. Okaże się, że ja w ogóle jutro przyjadę. No bo zaczął właśnie Roman swój nowy sezon teatralny w jednym z najstarszych teatrów w Wiedniu i grają do czerwca przyszłego roku 260 spektakli zagrają, dwa razy dziennie, niewiarygodne. Na dzisiaj musiałeś załatwić zastępstwo aktora, który za ciebie zagra. Wiem, że to tak. Dosyć kosztowna sprawa, ale co się nie robi dla takiej mamy? Ale oczywiście. Mhm. A poza tym tutaj ale jest... jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że muzykę do tej piosenki, do tej ostatniej, którą śpiewałem, do tego refrenu tej piosenki napisał Władysław Szpilman, ten pianista. Ten słynny pianista. A poza tym przywiozłeś ze sobą rodzinę, która jest dzisiaj. Jest małżonka. Pani Sabinę. Sabinę. Mhm. Nie widzimy, bo nas trochę oślepia. Ale są chyba są w pierwszym rzędzie. Są również synowie. Sabinę Kopera Frank i synowie Jan i Mark. Witamy Mark, was. Który przyjechali niedawno z Wiednia. Skończył szkołę aktorską w Monachium. Czyli idzie w ślady ojca i mamy. Tak. Można włączyć ten mikrofon jubilatki, solenizantki. A to niby dlaczego? Włączyć, nie, tak? Nie włączony jest? Włączyć, tak, bo zdaje się jest wyłączony, no? Twój mikrofon. Możemy poprosić o włączenie mikrofonu? Zobacz. W międzyczasie opowiem Państwu historię. Teraz słychać? Teraz jest dobrze, tak. Marysiu, czy jesteś przygotowana na pewne zaskoczenie? Ale ja podobno mam dobrą dykcję, to nie muszę mieć mikrofonu. Bo słuchaj, my... właśnie, mamy dla ciebie niespodziankę małą. I to jest, tak jak w Widoteca Dorosłego Człowieka są niespodzianki, to jest osoba, która wyobraź sobie, wcale nie jest z Bielska. Ani nawet nie jest z Warszawy. Jestem już tak zdenerwowana tymi niespodziankami, słuchajcie. Nie, nie przejmuj się, on też nie jest z Moskwy, tak żebyś nie myślała, że on jest. Nie, nie, tak na pewno. Ale z daleka jest. Z daleka jest. Ja zaśpiewam teraz piosenkę, którą ty śpiewałaś kiedyś swego czasu, nie tak dawno, w 60-tych latach zdaje się, którą kiedyś śpiewał Frank Sinatra, potem Jeremy Przybora napisał do tego piękny tekst i teraz ja tę piosenkę dla ciebie zaśpiewam, to znaczy będę się starał zaśpiewać. Bo Roman jest autorem tej niespodzianki, także Roman, scena jest twoja, po prostu, a ty, tak, Marysiu, zaczynamy. Bardzo dokładnie patrz, co się będzie działo na scenie. Miłość brałem lekko, tamtą miłość brałem lekko. Ciebie nie. Tamte mogłem zmieniać, kiedy chciałem wspomnienia. Ciebie nie. Dłużej jeśli czas jest długi i dalej odległa dalej. Idę, żeby wszystko zgubić i ciebie jedną
odnaleźć. Pedro! When somebody needs you, it's no good unless he needs you. All the way through the good old in years, and for all in the between years, come with me. Who knows what the road will lead us? Only a fool would know. So if you let me love you, for sure I'm gonna love you. Wieczór z Buenos Aires. Prosto z Buenos Aires. Pedro tam się urodził, jest synem siostry Marii Koterbskiej. I jest też gwiazdą argentyńskiej piosenki. Już w latach 70. miał bardzo popularny zespół Machina Industria Nacionale. Industria Nacionale, o tak się nazywało. A teraz też na fali nostalgii powrócił i śpiewa, a poza tym jest też adwokatem. Pedro Markowicz. Ostatnio państwo widzieli się 14 lat temu. Tak, widzieliśmy się 14 lat temu, ale żeby nie przemeromantyzować tę niespodziankę, że to tak sentymentalne, żeby nie było, to on już przyjechał 2 tygodnie temu do mnie do Wiednia i siedzi u mnie od 2 tygodni, je... pije, śpi, ja nie mam na nic czasu, to ja chromolę taką niespodziankę, no ale była przynajmniej dobra niespodzianka dla ciebie, tak? Podobało ci się, no to... I potem stąd wracamy znowu do mnie do Wiednia, za nią odleci, to jeszcze tydzień u mnie siedzi. No ale, ale jeśli się udała, to dobrze. Ale Pedro... Dziękuję bardzo. No właśnie. Pedro, mówisz trochę po polsku. I want to sing for my ciocia. I love her so much. You can imagine this moment I made legs are... There's a song, it's a piosenka, that movie that music never ends. We can be through the life, loving and making everything, but piosenka never ends. Muzyka nigdy się nie kończy. Pomaga nam w życiu. Ta muzyka, te piosenki. Dziękuję ci bardzo. Mama jest tutaj. Mama? Mama, siostra Marysi. Tak. Please. Beautiful musicians. Fantastic. Thank you very much. Staff Only się nazywają. Keep the music playing. How do you make it last? How do you make the song from fading to fast? How do you lose yourself to someone? Never lose yourself, Marysenka. How do you not run out from new things to say, to move, so jak się masz? And if you know we're always changing,
how could it be the same? Just throw things of tears apart without the things. I don't know how you will see her smile. The music never, 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 never. Urodził się w Buenos Aires, mówi tylko kilka słów po polsku, ale przyleciał na skrzydłach. Nie wiedziałam, że był tak długo u Romka w Wiedniu, ale... No to, ale zostaje 2-3 lata, zdaje się z rodziną, przyjadą jeszcze wnuki jego, bo, ale jest piękna jego córka, bo Luciana przyjechała też, żebyś nie... Jest tu, siedzi w pierwszym rzędzie. Ty ją pamiętasz, ja pamiętam, było to kiedy, 14 lat, nie, co, nie, ile lat temu, 36 lat temu, jak ona była pierwszy raz w Polsce i mamy takie zdjęcie, co ty ją trzymasz na rękach, tak malutką dziewczynkę, a tutaj teraz siedzi. Luciana rosła, Markowicz, proszę się pokazać, widzimy. Może kamera nasza pokaże również panią. W ogóle nie wiedziałam, że oni przyjechali. Witamy w Bielsku. To my już nie zawracamy Państwu głowy. Do widzenia, do zobaczenia potem jeszcze w finale. Świetnie brzmieli, po prostu tak nieprawdopodobnie uzdolniona cała rodzina. Rodzina, tak. W Polsce, w Buenos Aires, wszędzie Wiedeń. Sukcesy. Ale wy podobno w domu w ogóle porozumiewaliście się śpiewająco do siebie, a nawet nieraz gwizdząc. Gwizdająco, ponieważ Maria Koterska słynęła ze swego gwizdania. Prawda? Dużo gwizdałaś i na estradzie. Gwizdałam, ale teraz już nie potrafię zagwizdać. Jak nie potrafisz? Ale nie, to podobno jakoś, gdy chciałaś coś... Tak pięknie gwizdałam. Ale jak chciałaś, żeby Romek przybiegł, to właśnie tak gwizdałaś na niego? Tak, zawsze. Tak. Tak. Co chciałaś coś? Nie? Nie. Chciała sprawdzić, czy przybiegasz na gwizd. No działa, proszę. I proszę. I rzeczywiście. Nawet wspaniale. Jurek Kerr napisał, że taki gwizd, taki ślizg, a tutaj już to wszystko się kończy, no co chcesz. Nic się nie kończy, dopiero się zaczyna życie po 90. Ja, jesteś w tak wspaniałej formie, droga Marysiu, kochana moja, naprawdę. No musisz tak mówić, no przecież nie co? Muszę, proszę Państwa, sami Państwo widzą. Tak. Dziękuję Wam bardzo. Większość artystów, która dzisiaj pojawi się na scenie, to artyści wybrani właśnie przez Marię. Zaproszeni, nikt nie odmówił, wszyscy przyjechali. Wiele osób jest tutaj stąd, z Bielska Białej, powiedzmy tak. To, ale akurat ta artystka nie. Olga Bończyk. Ola Bończyk. Osobno szliśmy ty i ja,
wiedząc nic o sobie i chociaż źle nie było nam, znalazłeś do mnie drogę. O, ja to ty, a ty to ja i niech już nikt nie mówi nam, że tak jak jest nie będzie trwać. To gdzież tu sens, gdzie ty, gdzie ja, niech sobie drwią. Jesteś mną, a tobą ja, o, ja to ty, a ty to ja, od pierwszych chwil tamtego dnia. Pa, 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 pa. Pewnego dnia, późnego dnia, poszliśmy w inne strony. Bez mnie ty, bez ciebie ja, znajomi, nieznajomi, bo ty to ty, a ja to ja. Od pierwszych chwil tamtego dnia, bez mnie ty, bez ciebie ja. Lecz dziś już nikt nie mówi nam, że tak jak jest, nie będzie trwać. Bo gdzież tu sens, gdzie ty, gdzie ja? Bo ty to ty, a ja to ja. Od pierwszych chwil do późnych lat, bez mnie ty, bez ciebie ja. Będziemy szli przez świat. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Marysiu. Proszę Państwa, dla mnie to jest wielkie szczęście, wielki honor, wielki zaszczyt, że mogę śpiewać dzisiaj dla Państwa, dla Marii Koterskiej, która tak naprawdę była całe życie wielkim moim muzycznym świętem. Ja się, proszę Państwa, muszę przyznać, że piosenek Marii Koterskiej słuchałam jeszcze z adapteru Bambino 2, gdzie dostałam wiele płyt od moich rodziców, ale to właśnie piosenki Marii Koterskiej wlewały się i sączyły swingiem pod moją skórę. I tak naprawdę, Marysiu, zalałaś mnie tym swingiem i do dzisiaj ten swing płynie w mojej krwi i nie wyobrażam sobie mojego życia muzycznego właśnie bez takiej muzyki. Jedyne, co mogę powiedzieć, to dziękuję i że kocham cię. Ja ci dziękuję, Zosiu. Całujecie. Nie każdy by się odważył zaśpiewać tak tę piosenkę jak ty. Pamiętam, proszę Państwa, 5 lat temu, kiedy tutaj na tej scenie też brałam udział i wtedy się poznałyśmy z Marią Koterską. Pamiętam, że Maria zapytała mnie, jaką piosenkę będziesz, dziecinko, śpiewać? Ja mówię, no gdzie ty, gdzie ja? Ona mówi, Jezus, przecież to jest taka strasznie trudna piosenka. Ale pomyślałam sobie, no nie mogę, nie wyobrażam sobie, jedna z piękniejszych. I rzeczywiście, może niełatwa, ale za to wyzwanie dla artysty. No dobrze, szanowni Państwo, kolejna piosenka, równie piękna. Niektórzy twierdzą, że mniej znana, ale ja znam wszystkie piosenki, więc mam wrażenie, że wszystkie są znane. Boże, jaki to jest tytuł? Już z tego przejęcia się... A, dziś nie wiem. No właśnie, a propos, lecytyna. Dziś nie wiem, kto to jest. Dziś nie wiem, kto to jest. Dziś nie wiem, czego znam. I gdy spotykam gdzieś twarz bez wyrazu mam, przed siebie patrzę wprost, nie waham się już nim, że tam przechodzi ktoś, to nie obchodzi mnie. Dziś nie poznaję go, nie krzyczę za nim wróć, potrafię jak przez szkło, przez pamięć pójść, przespać jak przez mgłę wśród domów ulic brak.
to wszystko, jakby się nie zdarzyło. Mogłam się kiedyś zachłysnąć, zachłysnąć, kiedy to było. Dziś nie wiem, kto to jest, dziś nie wiem, czego znam. Gdy ktoś zapyta mnie, twarz bez wyrazu mam. Gdy ktoś zapyta mnie, ja także pytam, kto. Dziś nie wiem, kto to jest, dziś nie poznaję go. Że go nie będzie, wiem, że go nie mogło być. Noc w nocy, w dzień, i jak mam żyć? To było kiedyś gdzieś, dziś to za sobą mam. Dziś nie wiem, kto to jest, nawet czy go znam. Napisał Orław z Januszem, wiesz. Wiem. I to śpiewałam w Wagabundzie. I tak żałowałam, nigdy nie stała się takim wielkim szlagierem. To prawda chyba. Ale zawsze była wspaniale przyjmowana. Ty ślicznie to zaśpiewałaś. Dziękuję ci bardzo. Nikt tak nie pisał pięknie piosenek jak kompozytorzy i mistrzowie zminionego wieku. Właśnie Roman Orłow, prawda? I Andrzej Muszą Janusz państwo tekst, przyznać. Tak, dzisiaj tak. Się takich piosenek już nie pisze. Dobrze, że się je śpiewa, Olu. Właśnie. Właśnie. Naprawdę. Dziękuję. Olga Bądź. Dziękujemy ci bardzo. Proszę Państwa, następny wykonawca, który przyjechał dzisiaj do Marii, nie jest synem rybaka, ale przyjechał z Mazur. No tak, i to Stanisław Tym. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dziękuję. Proszę Państwa, próba. Była to pierwsza w świecie publiczne wykonanie próby mikrofonu w obecności wspaniałej jubilatki i wspaniałej bielsko-białskiej publiczności. Dziękuję Państwu bardzo. Myślałem, że będzie liczył po 90. Przy okazji nie z Mazur, tylko z Suwalszczyzny, bo mieszkam w Dorzeczu Niemna nad Czarną Hańczą. Bądź Niemena. Tak. Dobrze. Maniu, ja bym się chciałem z tobą przywitać, ale może później, dlatego że muszę robić, mam robotę po prostu. Dziękuję bardzo, przepraszam bardzo. Dobrze. Proszę Państwa, dobry wieczór Państwu. Ja chciałem powiedzieć, że ja w Bielsku-Białej już byłem dawno temu, jeszcze w czasach, kiedy byłem przepraszam. Kochani, ja Was bardzo przepraszam, że tyłem, ale sami się tak usiedli, więc ja nie mam... Publiczność siedzi dobrze, aby... Dobra, jest nieważne. To były lata 60. Ja wtedy miałem przyjemność współpracować z znakomitym aktorem przedwojennym, komediowym, powojennym zresztą również, Lobkiem Krukowskim, Kazimierzem Lobkiem Krukowskim. A on się dowiedział, że ja z grupą STS-u jadę do Bielska-Białej, to mówi tak, czy pan coś wie o Bielsku-Białej? Ja mówię, niewiele. Ja miałem stryjka w Bielsku-Białej, wie pan. On był jednym z postaci znanej anegdotki, która wtedy była bardzo słynna w Bielsku. Ja panu opowiem, jak pan ją opowie w Bielsku.
jedzie pan na występy, to pan powie. Nie opowiedziałem wtedy tej anegdoty, bo nie było miejsca, po prostu bo mieliśmy inny repertuar. Ale dziś ją powiem. Bo to była historia o pewnym bardzo bogatym życiu, który był jego jakimś tam pociotkiem, czy znaczy tam pradziadkiem, czy kimś królewskiego. I on był stary Żyd, proszę pana, i on się ożenił na starość. Ale po cichu się ożenił. Nie robił z tego nagłośnienia. Ale jego przyjaciel z Łodzi przyjechał do niego, bo się dowiedział o tej sprawie. Wszedł do niego do domu i mówi, słyszałem, że się ożeniłeś. Prawda? Bogata? Bogata. Mądra? Mądra. Gra na fortepianie? Gra. Ładno. Rzecz gustu, mnie się nie podoba. To tyle mogę państwu powiedzieć o Bielsku Białej sprzed 100 lat. Teraz... No, potem były ważne sprawy. 1890 rok to ten teatr zbudowany, jak państwo wiecie, więc... Ten 1924 urodziła się Maria Koterska. Później, no i tak dalej, i tak dalej, więc ja już nie będę na ten temat mówił. Chciałem uhonorować jubilatkę czymś nadzwyczajnym. I taki znalazłem tekst, który się bardzo dobrze mi kojarzy, bo to było tak, że oto dzisiaj dzień wspaniały, uroczysty dzień i to, żeby to zaśpiewać na melodię warszawianki de la Vigna. Po prostu, żeby tak było te... warszawianka... Tylko, coś państwu powiem ważnego, zanim jeszcze o tej warszawiance. Bo w 1924 roku, kiedy się urodziła Koterska, która już było wiadomo, że będzie tak śpiewać, jak śpiewała. Bo to fenomenalne, to tak to śpiewać wtedy jeszcze nikt nie umiał. Tak jazzowo, żeby ten... To nie, w Polsce na pewno nie, ale na świecie nikt. Proszę państwa, to wtedy trzej Amerykanie w 1924 roku się zeszli. To był Bernie, Pinkard, muzycy, i Casey od słów. I oni napisali utwór muzyczny, Dixielandowy, pod tytułem Sweet Georgia Brown. Wspaniały utwór. I ja potem pomyślałem sobie, że może by ten utwór, ale po angielsku święcę. Nie wiedziałem, co zrobić. I zrobiłem tak, że utwór pod tytułem Warszawianka de la Vigna, muzyka de la Vigna i ten a sło, no oto dziś dzień krwi ich a nie wskrzeszę w ten czepranku. No, znacie państwo, tak, już nie będę tego śpiewał, wszyscy znają. I słowa polskie Karol Sienkiewicz. Karol Sienkiewicz. Ja pozwoliłem sobie zrobić taki numer i go wykonam teraz publicznie, że wykonam warszawiankę de la Vigna na melodię Sweet Georgia Brown. Oto dziś dzień chwi i chwały Sweet Georgia Brown. W tęczę franków orzeł biały Sweet Georgia Brown. Cną nadzieją podniecony Sweet Georgia Brown. Bo ten polsko kajdany skróż Sweet Georgia, lecz nasz orlew górnym będzie Sweet Georgia Brown. Kto przeżyje wolnym będzie Sweet Georgia Brown. Sławie Polsce światu służ, kto umiera wolny już. Hej, kto Polak na magnety Sweet Georgia Brown. Daleczy. Będzie Sweet Georgia Brown. Kto przeżyje wolnym będzie Sweet Georgia Brown. Sławie Polsce światu służ, kto
kto umiera wolny już. Hej, kto Polak na magnety. Sweet Georgia, kocham cię, kocham. Mario Kotelsko, sweet. Stanisław Tym. Stanisław Tym. Ja nie widziałam, że ty jesteś taki dżyzbel. Ale pięknie śpiewał, prawda? Niesamowite, to prawda. Wszystko robi pięknie. Moje skarby, dziękuję. Ja ci dziękuję. Ja ci dziękuję. Kocham cię, powiedziałem, kocham, jeszcze raz powtarzam. Kocham cię, kocham Mario Kotelska z Georgia Brown. Panie Stanisławie, ale... Ja się nie dziwię, że pan tak pięknie śpiewa, bo ja słyszałam, że pan się kiedyś przebierał za Marię Koterbską. Myślę, że za Rudzielca. Przebierałem się za Rudzielca. Tak, za Brzydulę i Rudzielca, tak? Tak, za Brzydulę i Rudzielca, ale tak. Śpiewał pan wtedy? Tak. Ale Brzydula i Rudzielec? Tak. To proszę zaśpiewać. A umiesz zagrać? Brzydula od dziecięcych już lat zawsze idą do Gosia. Czesław wszystko potrafi. No to już. Graj! Śpiewaj, ja wejdę. Nie wiem, w jakiej sonacie. W F. Od dziecięcych już lat ciągle idą za mną ślad. Wierniejsze od psa te krótkie słowa dwa. Brzydula i Rudzielec, niby nic, a znaczy wiele. Niby nic, a spróbujcie raz być Brzydulą tak jak ja. Bo ja mam włosy rude, niemierzane, nie kasztan, nie rachoń, tylko rude, po prostu rude, tak liścia skórka latem. Nikt nie pamięta mego imienia, za to Brzydulę każdy dobrze zna. Od wielu lat już nic się nie zmienia i nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Brzydula i Rudzielec, niby nic, a znaczy wiele, niby nic, a spróbujcie rozwieć. Śpiewał, śpiewał i tańczył Stanisław Tym. Maniu kochana, ja byłem licealistą wtedy, był rok 1950. Pojechałem z mamą i młodszym rodzeństwem do Międzyzdrojów na wakacje i tam w Muszli zobaczyłem czarną, młodą kobietę w przepięknej sukienni w kwiaty, która śpiewała tak cudownie, że to tylko ty mogłaś być i to właśnie ty nią byłaś. Za to ci chciałem serdecznie podziękować. To się okazuje, że sporo lat się znamy. Tak. Trzeba powiedzieć, że sporo. 65. A teraz chcę powiedzieć, że jakby powiedział mój nieżyjący przyjaciel Janek Hilmizbach. Mańka, chciałem ci serdecznie podziękować. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Stanisław bardzo. Tym, człowiek orkiestra. Wokalista, tancerz, a za czarnym instrumentem Czesław Majewski. I grał Czesław Majewski. Proszę Państwa, Czesław dzisiaj akompaniuje, ale coś przygotował dla Marii. Nie, bo tak pomyślałem, że jak Stasik może śpiewać, to ja mogę mówić, nie? Coś powiem. Mów! Tylko sekundkę tutaj. Otóż jak tu stanąć, chorą? Ale z mikrofonem radzisz sobie na scenie. Marysiu kochana, to jest kilka słów w imieniu Tadzia Wiśniewskiego i moim. Aha. Więc zaczynam, uwaga. Szanowni Państwo, nie wiem, czy tym wyznaniem kogokolwiek wzruszę, opisując, czym różnią się jubileusze. Gdy idzie o kontrasty, różnice są drobne. Wszakże w jednym aspekcie są bardzo podobne. W każdym jubileuszu wielu jest gotowych do wygłaszania drętwej i nadętej mowy.
Nie jubilat jest ważny i jego zasługi. W wygłaszanych laudacjach schodzi na plan drugi, bo każdy z mówców w siódmym lewituje niebie, gdy w przemowie najbardziej eksponuje siebie. Dysponując niemalże narodową sceną, popisując się swadą, porywając weną, w większości przypisując w takim to sposobie komplementy, walory i zasługi sobie. Zapomniany jubilat przy takim przekazie ginie w morzu jak Ikar na Brojgla obrazie. Nie próbując niczego za kurtynę chować, mógłbym jeszcze dość długo ten obraz malować. Jednak boję się, łatwo ulegając wenie, że sam zacznę podlegać podobnej ocenie. Więc żeby kres położyć takiej trętwej gadce, skieruję swoje słowa wprost ku jubilatce. Niech oddadzą stan ducha uroczyste słowa, gdyż okazja, jak widać, jest dziś wyjątkowa. Z tej doniosłej okazji niechaj wszystkie dzwony uderzą pełnią dźwięku w uroczyste tony. Niech wybuchną na wiwat Etny, Wezuwiusze, niech się cieszą wraz z miastem wszyscy prowincjusze. Niech na tronie zasiądzie nawet Ikondeusz, byleby nie przeszkadzał święcić jubileusz. Niech łazi po komnatach jak mumia nadęta, byleby podżyrował nam pakta konwenta, a w nich jeden szczególny warunek koniecznie, że będziemy z Marysią przyjaźnić się wiecznie. To ci powiem, Marysiu, że chętka mnie bierze wyznać tutaj publicznie, że wielbię cię szczerze. I choć byłby dla żony powód, by mnie zbesztać, powiem wprost, nie zamierzam wielbić ciebie przestać. I już całkiem na koniec. Wiem, że niegdyś skorzy do obchodzenia rocznic bywali nestorzy. Nie rozgryziesz problemu bez antałka wódki, gdy do jubileuszy rwą się dzisiaj młódki. Czesław Majewski. Młodzian. Jak państwo zauważyli, gdy pianista do mikrofonu podchodzi, to chwilę to trwa. Ale bardzo miło, Czesiu. Całuję cię. Tak, doskonale. Doskonale. Teraz będziesz mógł usiąść sobie, odpocząć. Proszę państwa, idol wielu pokoleń. Dziś w doskonałej formie. Król polskiej estrady. Król polskiej piosenki. Marysia w swojej książce poświęciła mu kilka stron, myślę, nie pamiętam już, ale sporo miejsca, bo mniej więcej w tym samym czasie święcili wielkie, wielkie triumfy na polskich estradach. Jerzy Połomski. Dziewczynami nigdy nie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy z oczu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. A wszystko to pewne tak prawie, jak listek na wietrze w trawie ślad, jak latem zerwany w trawie dmuchawiec, gdy zawieje wiatr. A wszystko to pewne tak właśnie, jak ten nad wodą dym. One całe są w tym. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. I jaka będzie przez najbliższe dni, przygarnie cię, czy zatrzaśnie drzwi. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. Jeszcze rok, jeszcze dzień, przekonacie się o tym sami, jak to jest,
dziewczynami. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Spokoju się spodziewać, czy też przejść, czy szukać jej, czy z oczu zejść. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Czy najważniejszy jesteś w życiu jej, czy znaczysz już od kogoś mniej. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. I jaka będzie przez najbliższe dni, przygarnie cię, czy na czasie drzwi. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest już źle. Nie będziesz wiedział, czy jest tak, czy tak, i to jedyny pewny fakt. Jedyny pewny fakt. Jedyny pewny fakt. Dziękuję. Marysiu, kochanie, kłaniam ci się i dziękuję ci za wszystko, cośmy wspólnie razem przeżywali na scenach i Polski, i zagranicy. Tak, kochałem cię zawsze, kochanie, za to, co robiłaś i zawsze się dobrze czułem w twoim towarzystwie. Proszę państwa, a teraz zaśpiewam państwu piosenkę, która z tekstem Adama Kretschmara, która zawiera kilka prawd o nas samych, które należy szanować. Marysia zawsze uwzględniała i szanowała takie sprawy, które nas będą zawsze, wszędzie obowiązywać. Piosenka nosi tytuł Kodeks. Jeśli jest góra, to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda, przepłynąć. Jeśli cierpienie, to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek, nie minąć. Jeśli są karty, to trzeba nimi grać. Jeżeli targ jest, to ubić. Jeśli są brudy, to je do skutku prać. Jeżeli ludzie polubić. Jeśli są konie, ujeździć trzeba je. Jeżeli długi, zapłacić. Jeśli są skarby, to się dowiedzieć gdzie. Jeżeli przyjaźń, nie stracić. Jeżeli trąbka, w szeregu trzeba być. Jeśli są goście, powitać. Jeśli jest wino, do dna ze smakiem pić. Jeżeli miłość, nie pytać. Tak jak popatrzyłem na Jerzego Połomskiego, to pomyślałem, że ja też bym chciała być tak elegancki jak on. I co? Pewnie, no i mogę. Proszę. Pewnie, że mogę. A teraz za chwilę następny. Ale runie. Ja jeszcze tak myślę, że jak Marysia, może ty zaśpiewasz całą salę? Cała sala śpiewa z nami. Ja bym chciała zaśpiewać? Mhm. Gdzie to? Tylko Jurek, to w ogóle nie obowy. Jurek! Chodź tu! Zagwizd! Zagwizd! Tak, właśnie, żeby znowu zagwizdać, to by przyleciał.
Mój Boże, z tym Jurkiem Pomskim tyle zwiedziliśmy świata. On był ukochany Jerzyk w Rosji, w Związku Radzieckim wtedy. Tak pamiętam, żeśmy we dwójkę takie mieli dwa recitale. Nas tak wspaniale tam przyjmowali, naprawdę jest bardzo muzykalny naród. No potem oczywiście chcieli wszystko od nas kupować, biedacy, no to się na szczęście wszystko teraz zmieniło. A propos Związku Radzieckiego, ty byłaś wrogiem Związku Radzieckiego, był zakaz nadawania twoich piosenek, sam Władysław Szpilman mi to opowiadał. Tak, to rzeczywiście było, to ja tam przecież jeździłam, dosłownie co roku musiałam pojechać. Bo rzeczywiście publiczność była wspaniała, przyjmowali wszystkie te piosenki naprawdę entuzjastycznie. W ogóle wiesz, wszystko to, co było z Polski, to dla nich było jak z Paryża. Bo to wiesz, tak było takie coś wspaniałego i przyjmowali nas naprawdę wspaniale. Proszę Państwa, następny gość Marii Koterskiej, Jacek Fedorowicz. Jacek Fedorowicz. To już wagabunda. Przypomina mi się, mój Boże. Tak, rzeczywiście. Koleżanko Koterska, tak. Dziękuję, że koleżanka pamiętała o mnie. Rzeczywiście lat temu, może nie mówić, 52 graliśmy w jednym teatrze. Tak, nie do wiary. I zapamiętałaś mnie, no naprawdę. Jak ja bym cię mogła zapomnieć? Nie pozwoliłeś. Fenomenalna pamięć, bardzo dziękuję. Muszę Państwu powiedzieć, że wyszedłem przed chwilą przed teatr i tam tłum, po prostu tłum. W całym Bielsku odbywają się Koterpskalia. Tak, Koterpskalia. Prawdziwe. Bardzo się cieszę. Marysiu. Ja od razu powiem, a potem jak zrobię swoje, to ucieknę, żeby nie przedłużać, bo zawsze się boję, że nie zdążę w czasie trwania oklasków zejść za kulisy. Więc teraz ci powiem, że ja się też zapisuję ochoczo do klubu tych, którzy cię kochają. Też wiesz o tym od dawna, ale... W tym, co powiem, postanowiłem być oryginalny, mianowicie nie będę mówił o tobie. W ogóle będę mówił o sobie. To tak zwykle bywa, że jak artysta zostaje poproszony, żeby mówić o innym artyście, to mówi o sobie. Ale ja jestem usprawiedliwiony, ponieważ to, co powiem, refleksje, które chciałbym Państwu przedstawić, nie mają z tobą nic wspólnego. I ja to nawet podkreślam, że temat ciebie nie dotyczy. Moje refleksje będą na temat wieku senioralnego, który ja czuję, że osiągnąłem. Marysi jeszcze daleko. Refleksje, uprzedzam, są niewesołe. Ja tak sobie pomyślałem, że dawniej ludzie starsi mieli lepiej, bo byli dla młodych skarbnicą wiedzy. Dawniej tylko dziadek wiedział, jak zastawiać pułapkę na mamuta i uczył wnuka. Dziś po każdą informację można sięgnąć do internetu. Wystarczy kliknąć, prawda? A w dziadka klikać nie warto, bo zanim to się otworzy, zanim ściągnie te dane z twardego dysku, który już zresztą trochę rozmiękł. Dzisiaj nie dziadek uczy wnuka, jak zastawiać pułapkę na mamuta. Dziś wnuk uczy dziadka, jak wysyłać SMS-y. Niechętnie uczy, bo dziadek nie kumaty. I to do tego stopnia nie kumaty, że nie wie, co to jest kumać. Ja tak obliczałem te lata, które dzieją nas od Poznania, 52. Jak byłem młody, też miałem takie zamiłowanie, żeby grzebać w datach i obliczałem sobie jako dziecko, czy dożyję do roku 2000, bo ta data wydawała mi się jakaś taka mityczna, niesamowita i obliczyłem sobie, że nie dożyję.
Bo żeby dożyć, to bym musiał mieć 63 lata. A tyle ludzie nie żyją. Młodzież rzeczywiście ma inne poczucie czasu. Przyłapałem niedawno wnuczkę, jak rozmawia przez telefon, spojrzałem na zegarek, pół godziny rozmawiała, dokładnie. Skończyła, ja tak złośliwie pytam, co tak krótko? Kto to był? Pomyłka to była, dziadku. Młodzież szczególnie do przeszłości ma inny stosunek. Przeszłość młodzieży się jakby spłaszcza, jest pozbawiona głębi. Ja niedawno poszedłem do kina po bardzo długiej przerwie, jakoś tak się nie składało, i wchodzę, wszystko nowe, inna architektura, popcorn, śmierci. I tak chodzę, patrzę w bufecie, nagle się wzruszyłem, zobaczyłem miętówki, dokładnie takie same jak te, które kupowałem, kiedy chodziłem do kina jako nastolatek. Kupiłem i płacąc, nie mogłem się powstrzymać od takiej uwagi, mówię tej panience, wie pani, jak ostatni raz byłem w kinie, to te miętówki były 50 groszy tańsze. Ona tak mi się przyjrzała, powiedziała, o, to film będzie się panu bardzo podobał. Wie pan, teraz mamy dźwiękowe. Starość można sprowadzić w zasadzie do dwóch zasad. Wszystko, co działa, boli, wszystko, co nie boli, nie działa. Kiedy człowiek zauważa, że zaczyna się starzeć, idzie do drugiego pokoju, staje na środku i zastanawia się, po co ja tu właściwie wszedłem. Potem słuch zaczyna szwankować, z tym, że to akurat nie jest problem, dlatego że akurat jeżeli chodzi o słuch, to medycyna robi szalone postępy. Był taki wypadek, że jeden, no, smarkacz, 50-latek, ogłuchł zupełnie, 20 lat był głuchy jak pień, ale w międzyczasie medycyna zrobiła jakieś wynalazki, coś mu tam wszczepili, odzyskał słuch. Idzie do lekarza na kontrolę, lekarz pyta, słyszy pan? Słyszę wszystko. Cieszy się pan? Cieszę się. Rodzina się cieszy? Wie pan, doktor, ja rodzinie jeszcze nie powiedziałem. Tak sobie siedzę przy stole i już 4 razy zmieniałem testament. Ja akurat ze słuchem nie mam kłopotu, ale u mnie jest najgorzej z nazwiskami. To też jest jeden z pierwszych sygnałów, że idę na przykład ulicą, patrzę, znajoma twarz, no poznaję, kolega ze szkoły podstawowej. Cześć! I tu dziura w mózgu. Wiesiek, Józek, Rysiek, Zen. I w ostatniej chwili wpadam na pomysł. Cześć, stary. Rozmawiamy sobie, ale ja bez przerwy gorączkowo myślę, Jezus Maria, jak on ma na imię, nazwisko. Wreszcie koniec rozmowy. Oddycham z ulgą, że nie dałem się złapać. Mówię, no, musimy się zdzwonić. On mówi, a tak, świetnie, zapisz mój telefon. Ja wyciągam kalendarzyk i patrzę, to jest taki staroświecki notes, który ma literki z boku. I na którejś literce trzeba otworzyć. W ostatniej chwili żart mi taki wpada do głowy. Mówię, nazwisko zmieniłeś, czy przy panieńskim zostałeś? On mówi, nie, Malinowski, całe życie Malinowski. Boże, ulga, otwieram na M, pisze Malinowski. A on mówi, wiesz co, ja zauważyłem, że nie wiedziałeś, na której literce otworzyć i to mnie ośmiela. Słuchaj, ja cię znam z telewizji. Jak ty cholera masz na nazwisko? Z tym, już kończę, bo się rozgadałem. Z tym, że jak się nazwisko pamięta,
to też jest dopiero połowa sukcesu. Ja miałem taką koleżankę w szkole średniej, która miała tak charakterystyczne nazwisko i tak charakterystyczne, nietypowe imię, że to było po prostu nie do zapomnienia. I niedawno poszedłem do okulistki, miała mnie przyjąć słynna pani profesor, podchodzę do drzwi, patrzę, tabliczka, to nazwisko, to imię. No, myślę sobie, niemożliwe, żeby to był ktoś inny, pewnie moja koleżanka, puk, puk, otwieram. I straszny zawód mnie spotkał, siwtuk, zasuszona staruszeczka. Ale na wszelki wypadek postanowiłem, że zaryzykuję. Pytam, bardzo przepraszam panią profesor, czy pani profesor chodziła może do gimnazjum w Gdyni? Tak. Matura w 53? Tak. Kochana, no to chodziłaś do mojej klasy. Tak? A czego pan uczył? Jacek Fedorowicz. Jacek Fedorowicz, świetna forma. Gdy opowiadał tę historię, przypomniała mi się historia, kiedy pewien dżentelmen miał problemy również w domu. Zauważył, że żona jakoś gorzej słyszy. Poszedł do lekarza, nie mógł jej namówić, żeby ona poszła do lekarza i mówi, panie doktorze, mam taki problem, żona gorzej słyszy, w związku z tym, a ona nie chce przyjść do lekarza. No i pan sam, mówi lekarz, zbada, na ile ten jej słuch jest naprawdę gorszy. Ale jak to mam zrobić? No niech pan w domu stanie tak w odległości 10 metrów i powie coś do niej. I tak potem coraz bliżej się zbliżając do niej i tak pan to sprawdzi. On tak stanął w odległości 10 metrów, bo ona była w kuchni, przyrządzała obiad i pyta, co na obiad? Nic, żona milczy. Podszedł 2 metry bliżej, pyta z 8. Co na obiad? Nic, cisza. Z 6 metrów. Co? Z 4. Wreszcie stanął 2 metry od niej i pyta, co na obiad? A żona się odwraca i mówi, Kazik, uspokój się, już 5. raz pytasz. Proszę państwa, Tomasz Lorek, Vocal Sound, tak się nazywa ten zespół. Tomasz Lorek to doskonale wam znany aktor tego teatru, Teatru Polskiego w Bielsku. Mogę tak powiedzieć, że jest to wasz własny Zorba, prawda? Bo wielkie sukcesy w tej roli odnosił. Tomasz Lorek, Vocal Sound. Deszcz nie pada i gdzie ratusz ulepiony jest z cynfolii. Co dzień rano kolorowy kram rozkłada potargany stary handlarz parasoli. I zachęca małych ludzi cienkim krzykiem. W rękach trzyma parasolki kolorowe. Parasolki maciupeńkie jak guziki. Białe, żółte, fioletowe i różowe. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. Parasolki, parasolki, parasolki bardzo tanie, bardzo jak parasolki. Parasolki, proszę brać panowie pan. I malutkie samochody z plasteliny. Mali ludzie mają bardzo mało czasu, bo maleńkie są zegary i godziny. Para, 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 para.
muszą robić złote kule, być w teatrze, potem jeszcze wpaść na chwilę do sąsiada. Na sprzedawcę parasolek nikt nie patrzy, zresztą u nich przecież nigdy też nie para. Parasolki, parasolki, dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, krągla przez nie nie przeleci. Parasolki, 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 bardzo tanie, bardzo jak parasolki, parasolki, proszę brać. Miasta, w którym kramik swój rozkładał, potargany stary handlarz parasoli. Wtedy deszcz z małego nieba zaczął padać na ulicę i na ratusz tęsknym folii. I spostrzegli mali ludzie z małych domów, kiedy mieli mokre brody, mokre głowy, że na rynku przy ratuszu nie ma kramu i sprzedawcy parasoli kolorowej. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. Dziękuję bardzo. Ja powiem tylko jedno. Ja jestem dumny, że jestem bieszczaninem, dlatego że pani Maria jest z Bielska. I to jest coś, co mnie zawsze napełniało wielką radością. Dlatego też kiedyś tam z moim zespołem, którego druga część pewnie za chwilę się tu pojawi, nagraliśmy taką płytę z utworami pani Marii Koterskiej. Te piosenki naprawdę są świetne, te piosenki mają wszystkie wspaniałe teksty i naprawdę świetnie się je śpiewa. Tomasz Lorek. Zauważycie państwo, że było to oryginalne, zupełnie inne wykonanie i interpretacja. Marysiu, a gdybyś ty miała zaśpiewać parasolki, to jakby to zabrzmiało? No ale tylko dwa słowa. Kawałeczek chociaż. Cicho. Parasolek albo może czegoś innego? Parasolki, parasolki. Ja jeszcze zaśpiewam. O, obiecała jubilatka całemu teatrowi. Teraz już musi słowa dotrzymać. Ale kiedy? No zobaczymy, no co? Jeszcze kończy? Nie. Nie kończy się. Poprosimy teraz na scenę również bielszczanina. Przez 32 lata prowadził w Telewizji Polskiej bardzo popularny program o kinie. W starym kinie, tak się nazywał ten program. Pan Stanisław Janicki. Zapraszamy tutaj bliżej. Dostojna jubilatko, droga i kochana Marysiu. Muszę powiedzieć, że tak patrząc filmowo, bo to jest moja dziedzina, to moment, w jakim ja się pojawiam, jest najgorszy, jaki w ogóle może być. No Alfred Hitchcock dostałby wysypki po prostu. Wszyscy już najlepsi śpiewali, tańczyli, opowiadali dowcipy. I teraz przychodzę ja, który ani nie tańczę, ani nie śpiewam, ani dowcipów nie opowiadam. Zostało jednak trochę, wydaje mi się, takich okruchów, Marysiu, sentymentalnych, które chciałbym przypomnieć z naszej znajomości, z naszej przyjaźni. Bo wszystko właściwie z tobą, to zaczęło się od momentu, no to już będzie zupełnie sentymentalnie, ponieważ moja mama była no, ogromną wielbicielką, adoratorką, twoją,
twoich piosenek i ja chcąc, nie chcąc, musiałem ich słuchać. Trwało trochę, zanim zrozumiałem i poczułem w tych durnych uszach, że to są wspaniałe po prostu utwory muzyczne. Ja nie mówię piosenki, utwory muzyczne. I to było takie moje pierwsze spotkanie. Potem wygrzmiałem, wyjechałem daleko, wróciłem po wielu, wielu latach, ponad 40, do swojego miasta i wtedy zdaję sobie sprawę, że ty z tego miasta nigdy nie wyjeżdżałeś. I ja się czułem jak taki syn marnotrawny, natomiast prawdziwą Bielszczanką to jest właśnie Marysia Koterska. Bardzo ładnie opowiadasz o tym, znaczy o swojej miłości, przywiązaniu do Bielska Białej, no najpierw samego Bielska, a potem dopiero Bielska Białej w filmie, który razem zrobiliśmy, Idę przez ten świat, a ze mną moje piosenki. I to jest film, ale na razie zostawię jeszcze film. Nasze pierwsze spotkanie, takie już naprawdę, nie na antenie, nie przez publikatory i tak dalej, odbyło się, ponieważ, ja nie wiem, czy ty w ogóle to pamiętasz, ale byłaś jedną z pierwszych osób, które po moim powrocie do Bielska mnie zaprosiły do siebie do domu. Oczywiście nie tylko ty, tylko również twój wspaniały mąż Jan Frankl, bo tu nie padło to nazwisko do tej pory. A to jest najwspanialszy człowiek, najwspanialsze małżeństwo, jakie w ogóle znam. Spotkania u ciebie nasze, przypomnę, odbywały się zawsze przy czym? Nie przy żadnej kawie, bo ja kawy nie piję. Przy herbatce. I muszę państwu powiedzieć, że tak znakomitych herbat to nikt nie serwuje. Tak znakomicie ich nie przyrządza, czyli nie zaparza i nie podaje w tak znakomitej porcelanie jak Maria Koterska. A wracając do filmu, to w czasie jednego z takich spotkań herbacianych nagle doznałem pewnego olśnienia, ale olśnienia zawodowego, nie nirwany i tak dalej. Pomyślałem, jak to jest, że taka artystka przez tyle lat i nikt nie zrobił o niej filmu. I to jest zgroza zupełna. Wtedy rozmawialiśmy, ja zapytałem, czy ty byś się zgodziła. Zgodziłaś się, zrobiliśmy ten film z wspaniałą wyprawą do Wiednia, gdzie był pan Romek, był rodzina, jego też brała w tym udział. Ale ten film coś we mnie jakby zmienił. Mianowicie, oczywiście, że wiedziałem, no, wspaniała artystka, cudowna piosenkarka i tak dalej, i tak dalej. Już wtedy też wiedziałem, że wspaniała żona, wspaniała matka, syna, który tu jest, gdzieś siedzi, Romka, no i jeszcze jedno, no niezwyczajna zupełnie babcia. To wszystko było jakby w tym filmie skupione. I wtedy zrozumiałem, że robienie filmu to nie jest po to, żeby potem wystąpić na scenie przed publicznością, zbierać oklaski, chodzić po tych dywanikach czerwono-fioletowo-żółtych czy jakichś innych, odbierać nagrody. Nie. Zrobienie filmu to jest mieć niepowtarzalną zupełnie okazję, żeby poznać bohatera tego swojego filmu, człowieka poznać i to poznać od wszystkich stron. Nie tylko, że się urodził i tak dalej, gdzie chodził do szkoły, tylko jaki on jest. Więcej nie jaki on jest, tylko kim on jest. I to było dla mnie i jest po dziś dzień ogromnym odkryciem i czuję się w ogóle zaszczycony, że mogłem tego doznać. Ja nagle zobaczyłem, że Maria Koterska, Marysia, jest po prostu dobrym człowiekiem. To jest człowiek, który nikomu nie ma za złe,
który się nie złości, który nie rozpycha się przez to życie nędzne łokciami i tak dalej, który nikogo nienawidzi. Z Marysi po prostu emanuje pewna dobroć. I to jest, przepraszam za to słowo, bo to zdaje się dzisiaj jest dosyć niemodne, ale to jest to, co mnie po prostu najbardziej ujmuje i za co tobie, kochana Marysiu, serdecznie dziękuję. Dziękuję ci. Żebyście państwo widzieli, jak się pięknie całują. W tej chwili jak w filmie. Jak w filmie. Wśród tego opowiadania Stasia coś mi się przypomniało. Nie? Że wieszam pranie na balkonie u siebie, a na podwórku jacyś robotnicy tam. I naraz jeden staje i mówi, no coś podobnego. To wczoraj w telewizji, a dzisiaj pranie wieszą. To mi tak przypomniało właśnie, jak powiedział, że właśnie dużo jest takich osób, które myślą, że no ta Kotemska to ma się fajnie. Ona tylko sobie umaluje się, wyjdzie na scenę, zaśpiewa jeszcze i zapłacą. Ale to tak nie jest, naprawdę, wierzcie mi. Proszę państwa, wczoraj tutaj rozmawialiśmy z różnymi osobami i pan Jerzy Pieszka, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Bielska-Białej, opowiedział nam, że kiedyś, kiedy był jeszcze młody i gdy przez miasto szli ze sobą Maria Koterbska, Jan Frankl, to mówił, my, młodzi ludzie, czuliśmy się przez tydzień, tak jakbyśmy byli w kinie na bardzo dobrym filmie. No tak. Taka to piękna para, Maria Koterbska i Jan Frank. Fantastyczne. No tak. Kolejna piosenka Marysi Koterbskiej i Tomasz Lorek, wokal sam. Tak, to ja proszę teraz piękniejszą część zespołu na scenę. I to będzie takie troszkę inne opracowanie, bo to będzie opracowanie a cappella. Takiego bardzo znanego utworu do grającej szafy Grosik wrzucił. Opracowanie jest Krzysia Maciejowskiego. Czarodziejska szafa gra, gra. Pomyśle przyjemności masz, za maleńki jeden grosz. Wszyscy tańczą tak jak ty im grasz, za maleńki jeden grosz. O, bugi, 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 cza, cza, cza. Czarodziejska szafa gra. Ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz. Zagrajmy, bo, zagrajmy, bo w kieszeni ręka odnalazła dno. Ile przyjemności masz, za maleńki jeden grosz. Wszyscy tańczą tak jak ty im grasz, za maleńki jeden grosz. O, bugi, 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 cza, cza, cza. Czarodziejska szafa gra. Ostatni raz, ostatni raz, ostatni raz. Ostatni raz.
wiemy, bo w kieszeni ręka odnalazła dno. Szafa, szafa, szafa. Tomasz Lorek, Vocal Sound. Dziękujemy bardzo. Pamiętam, jak żeśmy wybierali piosenki do tej płyty i nagraliście wspaniale tą płytę całą. Tak, to były piękne spotkania, ja naprawdę... Dziękuję wam bardzo. To była przemiła współpraca z wami, naprawdę, cieszyłam się ogromnie. My również się bardzo cieszymy. Wszystkiego dobrego, pani Mario. Dziękuję. Tomasz Lorek i Vocal Band, dziękujemy bardzo. Mario, czy wtedy, kiedy ty śpiewałaś tą grającą szafę, kiedy ty śpiewałaś tę piosenkę, myślałaś, że może być takie nagranie, takie wykonanie, taki aranż? Nie zadawaj mi takich pytań, bo ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No to zaśpiewaj. Obiecałaś. Co obiecałam? Że zaśpiewasz. Czy wierzysz pijanej kobiecie? A ja jestem pijana szczęściem. Tak cieszę, że jesteście ze mną razem dzisiaj. Taka wdzięczna jestem wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i spędzić ten wieczór razem. No to Mario, obiecuję ci, że teraz wzruszysz się jeszcze bardziej. Ja sobie chowam coś na zakończenie. A dobrze, to jeszcze dobrze. Nie. To jeszcze... Szpagatu nie będę robiła. A miałaś być dzisiaj nienagannie grzeczna. No i jest tak. Co? Teraz będzie ktoś, kto również jest z Bielska. Jest z Bielska. Niespodzianek, ja już, jak ja zawału nie zostanę, to będzie cud. Ale tam na ulicy ludzie trzymają za ciebie kciuki, wiesz, no? Całe Bielsko. No właśnie, siedzą tam, no to mów. I oglądają. To będzie dziewczyna z Bielska. Jak powiedziałam, że Tomasz Lorek jest waszym tutaj zorbą, to o niej można powiedzieć, że jest waszą balladyną. Ona gra w Teatrze Polskim tutaj w Bielsku, ma też sławę swoją telewizyjną i świetnie śpiewa. Świetnie śpiewa. Anna... Obydwie świetnie śpiewają. Anna Guzik-Tylka. Powitajcie państwo gorąco. Serce znów jest szkatułką z muzyką, znów do stóp mi padł klucz do tamtych lat, dawnych lat, kiedy to taki modny był walc domino. Ten Dominik z paryskiej piosenki był zły i dziewczynę z piosenki przyprawią łzy. Gdzieś tam adzał, z kimś ją zdradzał i zawadzał wciąż o bar. Ale kiedy powracał, w ramiona tak brał, jakby jedną, jedyną na świecie ją miał. Przebaczała, całowała i szeptała do mino. Ani sny z pantominy. Domino, domino, to jest skrót od imienia Dominik. Śpiewający ślad, wracający kształt dawnych lat, kiedy to taki modny był walc domino. Nie Dominik, inaczej na imię on miał, gdy walczyka na płycie i miłość mi dał.
Nie zawinił, nie przyczynił odrobiny bólu mi. Ale w treści Walczyka co inne miał tło. Była zła Dominika i ja byłam nią. Nie przebaczył i w rozpaczy tonął Walczyk domino. 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 To piosenka o złej Dominice. I kiedy dziś słyszę ją, jak w szkatułce powraca w muzyce wiolinowy kwiat. Klucz do tamtych lat, dawnych lat, kiedy to taki modny był walc domino. I ta myśl, jedna myśl, gdy ten walczyk odzywa się dziś, czy i ty słyszysz go? Domino, domino, domino. Domino. Bardzo Państwu dziękuję. Witam Pani Mario, dobry wieczór Państwu. Ja nie tylko w imieniu swoim, ale wszystkich tych, którzy chcieliby stanąć na tej scenie, chciałam życzyć wielkiej damie polskiej piosenki oraz królowej elegancji kolejnych 90 lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Pani Mario, jest Pani wielka. Dziękuję Ci, Aniu, kochanie. Dumna jestem z Ciebie. Anna Guzik-Tylka. Anna Guzik-Tylka śpiewała... To taka trudna piosenka. Trudna piosenka. Jeszcze z czasów kabaretu Wagabunda, prawda? Tak. Walc domino, słowa Jeremiego, tak, Przybory. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Marysiu, to taki dzisiaj trochę prywatny wieczór. Powiedz, tak? Powiedz nam, dlaczego tak naprawdę nigdy nie wyjechałaś z Bielska-Białej? Bo propozycje były. W Warszawie czekało mieszkanie. Zapraszano Cię w pewnym momencie już do stolicy, a Ty zawsze zostałaś w tym Bielsku. Dlaczego? Jakbyś się urodził w Bielsku, to byś miał odpowiedź na to pytanie. Ja się urodziłam w tym domu. Jak tak patrzę, dzisiaj jak te wnuki moje przyjechały, patrzę na nich, myślę sobie, mój Boże, ja się urodziłam teraz... Ta Sabina przyjeżdżała z tymi wnukami moim do tego domu, do tego ogrodu. I tak patrzę sobie zawsze na to wszystko i wspominam. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo wzruszona i taka wdzięczna prezydentowi, że on tak dba o tą kulturę w tym mieście i że tak rzeczywiście nie do wiary po prostu. Czasem się nawet rozglądam po innych miastach, pytam się, czy rzeczywiście też tak się dzieje. Ale chyba nie. Chyba tak cudownie jak tutaj, no bo to miasto sprawia taką atmosferę. Dziś jak teraz przyjeżdżam często do Wiednia, jak jeżdżę do syna, to tak patrzę i myślę sobie, Boże, ja chyba jestem w Bielsku. No bo tak podobne te domy wszystko, ta architektura. Bielsk nazywany jest małym Wiedniem. Tak to, się mówi o Bielsku, mały tak, to Wiedeń. Mówi się o tym. No właśnie. I to rzeczywiście się zgadza. Wiedeń. Także możemy być dumni z tego miasta. Słuchaj, ale kiedyś było inaczej w Polsce. Kiedyś rozumiem, że twoja popularność pomagała ci na przykład robić zakupy, wtedy kiedy niczego w sklepach nie było. Takie spodlady były, nie? Co ty mi za wspomnienia takie przypomina? nie mogę za dużo. Dobrze. W takim razie trzymamy Cię za... Trzymamy, bo wiemy, że jeszcze zaśpiewasz. Tak? Tak, obiecałaś. Dobrze? A czy Bajka Amurska to jest jedna z Twoich ważnych piosenek? Bajka Amurska.
mój Boże, ta bajkę wórską napisała tekst Krysia Wolińska, wspaniała autorka cudownych tekstów, która napisała dla mnie tak przepiękne piosenki. I tę bajkę wórską kochałam do, nie wiem, do wyróżniałam ją z wszystkich, nie dość, że ona była bardzo trudna do zaśpiewania, bo to na duży głos właściwie. Ale pamiętam, że zawsze przeżywałam tę piosenkę naprawdę bardzo, bardzo i cieszę się, że śpiewają właśnie Lore, dlatego że wiem, że ona to na pewno pięknie zaśpiewa. Iwona Lorenz. Sen, najładniejsza z sześciu cór, córka kniazia amurskich ziem. Sen miał oczy, sen usta miał, i gdy tylko zajaśniał dzień, szukała wśród ludzi w krąg. Cudny sen, nieopisanie roztargniona, nie wie, co mówią jej i czego chcą. Patrzy gdzieś w dal. Musi szukać, bo sen to znak, przymierzy do różnych lic, obraz oczu, brwi i warg. Kniaś armeński, piękny chan, też są smagli, też pełni sił, podobny jest Gruzji pan. Lecz jej sen inny był. Nieopisanie zasmucona zagląda w twarze im, w ich oczu blask. Lecz gdzież jej sen? Gdzie snu? Sen, najładniejszą z sześciu cór, córkę kniazia amurskich ziem. Słodko szlak ją zawiódł w bór, górską dróżką z pachnących ziół. Tam w lesie stał młody drwal, przystanęła bez tchu. Nieopisanie zaskoczona, tylko ten, tylko on.
wargami jego warg. Sprawdzi, czy to tak jak we śnie. Ach, zaśmiał się młody drwal, a księżniczka już wie. Bajka Amurska. Proszę Państwa, proponuję, żeby to tak nie wyglądało, że nasz koncert jest taki wyreżyserowany, taki przygotowany, trochę takiej spontaniczności może. W takim razie może ktoś z Państwa ma dla Marii jakiś prezent? Ja tam widzę, może ten może, pan, może pan z pierwszego rzędu na przykład. Taki w okularach. Tak, no tak, proszę tak, pana, może tak, pan ma pan by. To zapraszamy. Do mikrofonu proszę, jeśli pan uprzejmy. Będę mówił, żeby niosło. Dobry wieczór państwu. Pan jest z Bielska? Kocham Bielsk, ponieważ moja żona przez rok studiowała skrzypce i się nie nauczyła i wróciła do mnie. Dzięki Bielskowi jest. Uważam się też za niedużą niespodziankę, Mario. Za niedużą niespodziankę. I to, że nie przyjechałem z Buenos Aires, tylko z Warszawy, ale za to przyjechałem ekspresem z opóźnieniem i to było wcale nie krócej. PKP, niech żyje. Od dziecka słuchałem swojego głosu, swoich piosenek. To, znaczy ja jako dziecko, nie od ty jako dziecko. Słuchałem i tak sobie pomyślałem, że właściwie dzięki tobie albo przez ciebie byłem pierwszym przypadkiem w Polsce Ludowej gender. Tak. Ponieważ mając 14 lat z kolegami uwielbiałem śpiewać piosenkę Bo mój chłopak w piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. I teraz jakbym to zaśpiewał, to już wiadomo byłoby, jakiej jestem prowinencji. Ale nie jestem. Nie jestem. Marzyłem o tym, żeby cię osobiście poznać. Udało mi się to. Przed laty w Chicago i oto właśnie znalazłem fotografię naszą wspólną, oprawiłem ją w srebro, posrebrzane takie trochę i z przyjemnością w tym uroczystym dniu jubileuszu twojego wspaniałego wręczę ci to, jeżeli pozwolisz i poznasz. Jest tu taka taca obfitości. To zdjęcie, ty wyglądasz na tym zdjęciu jakby to, jakbyś miała robione jutro to zdjęcie. Stefan Friedman. No coś podobnego. No przecież śliczne. Dziękuję bardzo. Powiedziałem na słynnym Facebooku, że przyjadę tutaj. 50 tysięcy osób się odezwało, znajomych i kolegów powiedzieli pokłoń się nisko tej naszej kochanej pierwszej damie swinga polskiego, bo to wszyscy wielbiciele jazzu, moi koledzy. I chciałem się pokłonić, w związku z tym wyjąłem wszystkie drobne z kieszeni, żeby nie wypadły. Stefan Friedman. Śpiewałaś pięknie, śpiewałaś zawsze czysto, śpiewałaś piękne słowa. Teraz strasznie trudno znaleźć takie piosenki, których można by się przynajmniej w naszym wieku nie wstydzić. Strasznie się zwulgaryzował ten polski język, nie? Zwulgaryzował. Ja tak sobie pomyślałem, że właściwie niedługo może dojść do takiej sytuacji, że otworzymy telewizor
Otworzymy telewizor, ukaże się nam, prawda, ten pan prowadzący, pan speaker i będzie mówił takie wiadomości. W dniu dzisiejszym rząd na specjalnym posiedzeniu omawiał szereg zajebiście ważnych zmian spraw w administracji państwowej. Za zajebiście ważną uznano konieczność ograniczenia zajebiście rozdętej biurokracji. Sport. Rozstawiona z numerem 2 Agnieszka Radwańska po zajebiście zaciętym meczu przegrała z będącą w zajebistej formie Sireną Williams 2-6-4-6. I prognoza pogody. Jutro czekają nas zajebiste opady na północy. Wiatr będzie wiał zajebisty z kierunków wschodnich. Ciśnienie zajebiście spadnie, więc niektóre osoby będą się czuły niezbyt zajebiście. Dziękuję Państwu bardzo. Kocham Marię Koterbską. Zajebiście świetny ziom, Stefan Friedman. Pięknie się ogarnął na estradzie w Bielsku. Marysiu, 30 lat temu zespół Lady Punk zaśpiewał Augustowskie noce. I ty wtedy powiedziałaś... Piękna piosenka i napisana zresztą specjalnie dla mnie. Zawsze ją śpiewałam na wszystkich swoich recitalach, na wszystkich swoich. Jak pojechałam do Wiednia, do takiej audycji Gäste in Wien, goście w Wiedniu, zaproszono mnie i z całej płyty dużej, takiego long playa, wybrali sobie właśnie tę piosenkę. Mimo, że nie, słów nie rozumieli, ale to już było takie potwierdzenie, jaka to była piękna piosenka. Zawsze ją śpiewałam z jakąś taką uczuciem, chociaż nigdy nie byłam tam nad tymi jeziorami. A jednak tak ta piosenka do mnie przygnęła i tak się jakoś ze mną. Tak jak te wrocławskie tramwaje, też przed tym nigdy we Wrocławiu nie byłam i ludzie, którzy myśleli, że ja jestem w ogóle wrocławianka. No ty chcesz, żebym ja śpiewała, posłuchaj, jak ja mówię. Jak mówisz bardzo dobrze i na pewno pamiętasz Augustowskich nocy tekst. Zapytam podchwytliwie. Tam Lady Punk, Janusz Panasewicz... Ale zrobię niespodziankę, taką nawet synowi mojemu. Janusz Panasewicz... Dzisiaj zrobisz na mnie niespodziankę? No zobaczymy, no co, dobrze. To będziemy jeszcze jutro gramy też? to się tak przedłuży, że będziemy do jutra siedzieli. Janusz tam trochę zamienił tekst, zamiast muszelki zaśpiewał butelkę. Tę odnajdziesz, tak. Tę butelkę znalezioną tak. Nad Wigrami. No tak, oni chcieli koniecznie tę piosenkę zaśpiewać i tak sami sobie zresztą zmienili ten tekst. A potem się bali i przyszli do mnie, czy ja się nie będę gniewał. Ja nie, ale autor. Żeby się nie... Ale się to zaśpiewali, bardzo ciekawie. A tak troszkę inaczej tak. Tak. Ja myślę. Noce. No Marysiu, bo zaraz ja z Marią zaśpiewamy to, jak ty tego nie zrobisz. Oj nie, to, to by będzie było skandal. Dziękuję ci Stefanie, dziękuję tak, dziękujemy, ci. Dziękujemy, jesteśmy z tobą. Zobaczymy, jak wykona to następny wykonawca. No właśnie. Przyleciał z Warszawy specjalnie, żeby zaśpiewać dla ciebie. Robert Janowski. Sądząc po mikrofonie, był to Stefan Friedman wcześniej. Dobry wieczór Państwu. Marysiu, droga, musisz przyjąć jeszcze jedno. Kocham Cię, Marysiu, z moich ust. Ja wiem. Absolutnie mówię to szczerze. Muszę Państwu powiedzieć, że życie jest piękniejsze. Nie tylko moje, ale wielu ludzi w Polsce i pewnie na świecie. Dzięki Tobie, dzięki Twoim piosenkom. Dajesz coś takiego, za co dziękuję. Będę zawsze to robił. Za Twoją bezinteresowną przyjaźń, za Twój piękny, cudowny optymizm, który zarażasz wszystkich. A wiesz, ja niezwykłe, poznałam. Po prostu idę tak do Marii Koterbskiej. Wszyscy. Bo zniszczysz ubranie piękne. Ja tam ubranie. Ty jesteś dzisiaj najważniejsza, zawsze będziesz dla mnie najważniejsza. Kocham Cię z całego serca. A ja Cię poznałam, jak jeszcze miałeś długie włosy. To prawda, pamiętasz? Był taki moment w moim życiu. Proszę Państwa, ponieważ. Pięknie Państwo wyglądacie, ale jeszcze nie słyszałem, żebyście Państwo wspólnie nucili, a ponieważ to jest najpiękniejsza piosenka dla Marysi, albo jedna z ważniejszych, jakbyśmy sobie tak zamruczeli razem ze mną. Pozwólcie, że zaproponuję te augustowskie wyjątkowe noce. Proszę.
warszawskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce, zatopione w jeziora, niepoznane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiona wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie dni. Przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiona wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie dni, przez długie dni. No i jak go tu nie kochać? Jeszcze nie tak do końca, dobranoc. Robert Janowski. Augustowskie noce. Ale również Maria śpiewała troszkę. Jak zauważyłaś, Mario, nie tylko wykonawcy z Bielska dzisiaj na scenie, również sporo z Warszawy przyjechało. Wiele osób z Warszawy dzisiaj przyjechało do ciebie. Ten, który za chwilę przyjdzie tutaj na scenę, gdy jest w dobrym humorze, śpiewa po włosku. A jak jest w bardzo dobrym humorze, to śpiewa przeboje Marii Koterskiej. Nazywa się Jacek Cygan. Coś takiego, Jacek. No, coś podobnego. Oni mnie tymi niespodziankami wykończą dzisiaj. Droga Mario, jak miałem 7 lat, witam Państwa, na koloniach, na których byłem, był konkurs piosenki. I śpiewałem tam Parasolki i zdobyłem pierwszą nagrodę, Czekoladę Jedyna, tak się nazywała. Była taka. Była taka, tak. I ja sobie uświadomiłem, że ja dotychczas Ci za to nie podziękowałem. A czekolady zjadłeś. I proszę Państwa, ta czekolady zjadł. I ani słowa. I dlatego przyjechałem tu, ponieważ napisałem dla ciebie pewien adres, tekst piosenki, specjalnie dla ciebie, tak, o tobie, na melodię Parasolek. Tylko, drodzy Państwo, jest takie nowum, że wiecie Państwo, dlaczego ja tutaj stoję i będę śpiewał? Dlatego, żebyście Państwo poczuli, że każdy może zaśpiewać. Wyciągamy karteczki, rozjaśniamy widownię, bo ja tę piosenkę dla ciebie wykonam z publicznością. Proszę bardzo. Może być? Zaśpiewają? Tak. Zaśpiewają państwo. Zaśpiewają. Ćwiczyliśmy cały tydzień.
Pan Czesław Majewski, wielkie brawa. Drogi Czesiu, no to rzucamy się na głęboką wodę, a refren z tymi słowami brzmi tak. Mario, śpiewna, Mario, rzewna, podbeskidzka, Mario Bielska, Mario cudna, nigdy nudna, dzięki ci, Mario Koterbska. Mario śpiewna, Mario rzewna, na ten trudny czas balsamie, 200 lat z miłością w sercach życzą ci. Tutaj informacja do kamerzystów, że to była tylko próba, to proszę to wyciąć, a my zaczynamy. W pewnym mieście, w którym deszcz dość często pada i gdzie ratusz nie zrobiony jest z cynfoli, żyje sobie, mając uśmiech dla sąsiadów, Maria, która nie sprzedaje parasoli. Prawdę mówiąc, już niczego nie sprzedaje. Czasem patrzy sobie dłużej w stronę nieba, lecz wrażliwi ludzie wciąż tu powtarzają, że jak Maria, to tak pięknie nikt nie śpiewa. Mario, śpiewna, Mario rzewna, podbeskidzka, Mario bielska, Mario cudna, nigdy nudna. Mario śpiewna, Mario rzewna, na ten trudny czas balsamie, 200 lat z miłością w sercach życzą ci. I choć z racji miasta być powinna biała, to swinguje tak jak Ella, tak jak czarna. A gdy czasem w niej się zbudzi wagabunda, to z podróży już wybiera krótszy wariant. Mario śpiewna, podbeskidzka, Mario cudna, nigdy nudna, dzięki ci. Mario śpiewna, Mario rzewna, trudny czas balsamie, 200 lat miłością w sercu życzą ci, panowie, panie. W nas jest dzisiaj ten sprzedawca parasoli, co powrócił, by cię chronić przed ulewą, i starego galambosza, śmieszny konik. Z nimi razem dziękujemy, że nam śpiewasz. Mario, śpiewna, brawo, śpiewna, brawo, śpiewna. Mario Bielska, Mario cudna, nigdy dzięki ci. Życzą ci, życzą ci, życzą ci, życzą ci.
wspaniały chór. Krzysiu, parasolka. Marysiu, w moim wieku już ponad 2 godziny siedzimy. Powinniśmy chyba rozprostować kości. Chodź, wstaniemy troszkę. To mój prezent zamiast kwiatów. Tu się wszyscy podpiszą. Parasolka z sukiennic krakowskich, wczoraj kupiona. Świeżutka. Pachnąca. Tak się cieszę. Dziękuję ci bardzo, kochany. Przemija uroda w nas. Przemija uroda w nas, kiedyś zaśpiewała moją piosenkę, którą napisałem z Sewerynem. Ja Marysia, ale to nieprawda z tą urodą, nie przemija. Jacek? Ja się teraz odważę, chociaż nie wiem, czy mi się uda, bo jestem tak zachwycięta, ale nawet Robek tego nie wie, co ja chcę. Że chcę dla państwa specjalnie coś powiedzieć. Nie mówmy, że to koniec, a to, co między nami zdarzyło się pięknego dnia, niechaj trwa. Z moimi piosenkami zawsze będę szukać was, by znaleźć szczęście, gdy będziecie ze mną wy, a z wami ja. Wow. Mario śpiewa, Mario Rzewna, Podbeskidzka, Mario Bielska, Mario śpiewa. Proszę państwa, byliśmy świadkami fantastycznego wydarzenia, naprawdę. Dwieście lat!
Oczywiście, że, za mało. 120 lat, 120 lat. 200, było 200. Gramy wyżej. 200, Marysia. 200. No to 200 lat, 200 lat. Pod warunkiem, że się w tym samym składzie spotkamy. Proszę Państwa. Obiecujecie. To wtedy się zgodzę. Jubilatka jest teraz, dla Państwa dyspozycji w foyer, na dole spotkanie z Panią Marią, już teraz prywatne, podpisywanie autografów, rozmowy. Marysiu, w takim dniu musisz. Słuchajcie, przestańcie, bo ja się za chwilę przewrócę. Ani się wasz. Ja cię trzymię. Przestańcie. Mi też. Okej, no to tak postójmy sobie jeszcze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu. To już naprawdę koniec. Dziękuję Wam bardzo, bardzo. Dziękujemy. Dobranoc. Zrobiliście ogromną frajdę. Ale komu mamy robić frajdę, jak nie tobie? Jestem dumna z moich Bielszczan, którzy tak naprawdę są serdeczni i kochani. Ja zawsze na ulicy, jak spotykacie mnie i takim uśmiechem i przytulacie mnie, myślę sobie, Boże, jak to jest możliwe? Tyle lat, że jeszcze o mnie nie zapomnę. Ja się chyba w ogóle nie zmieniam. No dobra, no to stoimy tak, to jeszcze postoimy. Jak my pójdziemy, to coś możemy zaryzykować. Dziękujemy Państwu. Serdecznie dziękuję. Dobranoc.